Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Tu Julia z bloga My Wonderland i w dzisiejszym filmie pokażę Wam efekt bąbelkowych paznokci w nieco bardziej minimalistycznym wydaniu. Do wykonania zdobienia użyję budującej bazy hybrydowej, fioletowego lakieru, matowego topu, błyszczącego topu bez dyspersji, pyłku kameleon, silikonowego narzędzia oraz miękkiego pędzelka, pędzelka do zdobień z długim i cienkim włosiem oraz taśmy klejącej. Paznokcie przygotowałam wcześniej i pokryłam bazą hybrydową. Na całą płytkę nakładam pierwszą warstwę fioletowego lakieru, pamiętając również o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Przy skórkach używam precyzyjnego pędzelka, dzięki czemu mamy wrażenie, że lakier wyrasta spod skórek. Lakier utwardzam w lampie LED 48 W przez 30 sekund. Aplikuję drugą warstwę fioletowego lakieru. Pamiętam o zabezpieczeniu krawędzi paznokcia. Lakier utwardzam 30 sekund w lampie LED. Maluję kolejny paznokieć. Jak widzicie, trzymając dłoń w ten sposób, mogę naciągnąć sobie skórki boczne kciukiem, dzięki czemu precyzyjniej, dokładniej maluję paznokcie i mogę głębiej dojechać pędzelkiem od lakieru, zarówno do skórek, jak i na boki paznokcia. Oczywiście pamiętam również o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Utwardzam 30 sekund w lampie LED. Na paznokieć nakładam drugą warstwę fioletowego lakieru, zabezpieczam krawędź i utwardzam w lampie. Na paznokcie nakładam matowy top hybrydowy. Moim ulubieńcem ostatnich miesięcy jest top bez warstwy dyspersyjnej, czyli top mat total no wipe, dzięki czemu po utwardzeniu tego topu nie muszą go przemywać cleanerem. Top aplikuję na całe paznokcie, zabezpieczając również krawędzie. Utwardzam przez 30 sekund w lampie LED. Po utwardzeniu matowego topu na paznokieć palca serdecznego przyklejam kawałek taśmy klejącej. Następnie odkrytą połowę paznokcia maluję błyszczącym topem hybrydowym bez warstwy dyspersyjnej. Po nałożeniu topu odklejam taśmę i utwardzam top w lampie przez 30 sekund. Silikonowym narzędziem nabieram odrobinę pyłku kameleon i wcieram go w błyszczący top, który przed chwilą utwardzałam. Staram się to robić bardzo dokładnie, również przy skórkach i na krawędzi paznokcia. Pozostałości pyłku omiatam miękkim pędzelkiem. Nałożony przed chwilą pyłek zabezpieczam błyszczącym topem bez warstwy dyspersyjnej. Zwracam uwagę, by zrobić to bardzo dokładnie. Utwardzam 30 sekund w lampie LED. Przy zdobieniu kolejnego paznokcia, zamiast taśmy klejącej, użyję po prostu precyzyjnego pędzelka. Dla mnie jest to jednak wygodniejsze rozwiązanie. Pędzelkiem nabieram odrobinę błyszczącego topu bez warstwy dyspersyjnej i przez środek paznokcia maluję cienki pasek. Utwardzam w lampie LED przez 30 sekund. Utwardzony błyszczący top wcieram pyłek. Pędzelkiem omiatam pozostałości pyłku. Pyłek zabezpieczam błyszczącym topem bez dyspersji. Pędzelek maczam w topie i precyzyjnie pokrywam nim pyłek. Utwardzam w lampie LED przez 30 sekund. Czas na przygotowanie piany do zdobienia. W tym celu użyję mydła w płynie i wody, ale wyjątkowo dla wygody
wymieszam je w butelce po wodzie. Jak możecie zauważyć, nalewam stosunkowo dużo wody. Mieszam energicznie, dzięki czemu uzyskuję odpowiedniej gęstości pianę, którą wylewam na nakrętkę i mam już przygotowaną pianę do zdobienia. W którym ma pojawić się piana, czyli na naszym pasku, aplikuję kolejną warstwę topu bez warstwy dyspersyjnej. Ważne, by była to cienka warstwa i nałożona bardzo precyzyjnie pędzelkiem, a następnie aplikuję na nią pianę. Top z nałożoną pianą utwardzam w lampie LED przez 60 sekund. Wacikiem nasączonym cleanerem usuwam pozostałości piany oraz pyłku na matowej części paznokcia. Analogiczny sposób przygotowuję kolejne zdobienie. Na błyszczącą połowę paznokcia nakładam błyszczący top hybrydowy bez dyspersji. Początkowo używam pędzelka dołączonego do topu, a następnie zamieniam go na precyzyjny pędzelek do zdobień, dzięki czemu mogę dokładnie rozłożyć top przy skórkach, a także przez środek, tworząc prostą linię. Warto pamiętać o nałożeniu cienkiej warstwy topu, aby nie zaczął on spływać na skórki oraz nie stworzył głębokich dziur po nałożeniu piany. Pamiętam również o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Na mokry, nieutwardzony top nakładam piankę, a dopiero po jej dokładnym rozłożeniu wkładam dłoń do lampy na 60 sekund. Pozostałości piany oraz pyłku na matowej części paznokcia przemywam cleanerem. I zdobienie mamy gotowe. Jak widzicie, z bąbelkowym zdobieniem można kombinować na różne sposoby. Nie trzeba od razu nakładać piany na wszystkie paznokcie. Można pokusić się o połączenie matu z błyskiem, co bardzo lubię o tej porze roku. Jeśli film przypadł Wam do gustu, pamiętajcie o kciuku w górę. I zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu zdobieniach i czy same spróbujecie wykonać podobne. A po szczegóły zdobienia zapraszam również na bloga mywonderland.pl. Do usłyszenia niebawem.